Szanowni Państwo, program IPCEI, który dzisiaj inaugurujemy, jest programem, który jest dedykowany do jednostek naukowych, instytutów badawczych, ośrodków związanych z przetwarzaniem danych, zagadnieniami związanych z cyfryzacją. Projekt o nazwie KAISE ma za zadanie zbudować chmurową platformę, na bazie której firmy małe i średnie, średnich rozmiarów, które obsługują sektor publiczny w Polsce w różne rozwiązania IT, będą w stanie znacznie taniej i szybciej wytwarzać swoje innowacyjne produkty. W ramach projektu IPCEI CIS rozwijamy bazę danych NoSQL do przechowywania danych w postaci szeregów czasowych. Potrzeba efektywnego przechowywania i przeszukiwania i przetwarzania takich danych jest olbrzymia. Największe firmy na świecie typu Amazon, Microsoft, Google próbują robić własne rozwiązania. My jako Attendy Industries robimy własną bazę danych, w szczególności na potrzeby przemysłu energetycznego, na potrzeby nowoczesnej energetyki. Gateway to projekt zbudowania zasobów i narzędzi dla pierwszej polskiej przestrzeni danych, czyli data space, danych geoprzestrzennych i udostępnienie tej przestrzeni tysiącom użytkowników, tak żeby mogli z niej korzystać w połączeniu z największą chmurą publiczną, jaką jest nasza chmura Cloudflare w Polsce. Projekt Octawave Next Gen Cloud polega na dostarczeniu kilku elementów, które razem współpracując zapewnią firmom oraz instytucjom publicznym bezpieczne przetwarzanie danych w chmurze. Środki z funduszy europejskich zapewnią możliwość zrealizowania projektu w wyznaczonym bardzo krótkim czasie. Dzięki temu wszystkie firmy, które będą korzystały z tego rozwiązania, uzyskają dostęp do technologii, która wcześniej nie była dla nich dostępna.